bardzo dziękujemy za przybycie. Przechodzimy do miasta Cieszyna i jego laureata Srebrnej Czernianki. Eugeniusz Rabe jest znany w Cieszynie z działalności na niwie kultury i samorządności. Urodził się w 1944 roku w Dolnych Błędowicach na Zaolżu. Od 1946 roku mieszkał z rodzicami w Świętochłowicach na Górnym Śląsku. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Następnie ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalizując się w prawie karnym i penitencjarnym. W 1970 roku podjął pracę w Cieszyńskim Zakładzie Karnym. Od roku 2000 jest emerytem. Przez 4 kadencje był radnym Rady Miejskiej Cieszyna, uczestnicząc głównie w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Był wielokrotnym wnioskodawcą zgłaszania kandydatów do Nagrody Miasta za Zasługi dla Kultury i Lauru Srebrnej Cieszynianki. Złożył około 250 interpelacji, wniosków i zapytań dotyczących praw bezpieczeństwa, kultury i sportu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Przyczynił się w znacznym stopniu do podpisania umowy partnerskiej z miastem Puck. Udzielał się przez 20 lat w samorządzie spółdzielni mieszkaniowej Cieszynianka. W tym okresie zorganizował i poprowadził 13 edycji imprezy Bawimy się na Podgórzu z udziałem gwiazd estrady krajowej i zagranicznej. Sam laureat również występował, do dziś wspomniane są jego interpretacje przebojów Elvisa Presleya, Krzysztofa Krawczyka czy Mieczysława Foga. Szczególnie owocna jest jego działalność w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, której członkiem jest od 1994 roku. Jest pomysłodawcą, organizatorem i realizatorem wielu imprez, spotkań, prelekcji, benefisów, wieczornic, obchodów świąt narodowych, wycieczek, które mają na celu poznanie regionu Zaolzia, Górnego Śląska, a także atrakcyjnych zakątków Czech i Słowacji. W ramach Macierzowego Koła nr 2 utworzył i poprowadził dyskusyjny klub propozycji Podgórze. Zabiegał i przyczynił się do powrotu po 30 latach dyskusyjnego klubu propozycji do Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy. Na podkreślenie zasługuje również udział w pracach społecznych Komitetu Odbudowy Pomnika Legionistów Śląskich, zorganizowanie 3 koncertów pod tytułem Artyści z obydwu stron Olzy dla ratowania organów Kościoła Jezusowego w Cieszynie. Współorganizował 3 koncerty młodych wykonawców ze szkół muzycznych Polski i Niemiec pod nazwą Classic Meet Pop. Za działalność społeczną i zawodową otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi i odznakę za zasługi dla województwa bielskiego, a za zasługi na rzecz macierzy został uhonorowany medalem Pawła Stalmacha. W 2017 roku walny zjazd delegatów macierzy przyznał mu godność członka honorowego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. A Srebrną Cieszyniankę wręczą pan Remigiusz Jankowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszynie oraz pani Gabriela Staszkiewicz, burmistrz miasta Cieszyna. Uchwałą władz samorządowych gminy Cieszyn laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2019 otrzymuje pan Eugeniusz Rabe, mieszkaniec Cieszyna. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pan Eugeniusz Rabe za pełną oddania i poświęcenia działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, za pracę społeczną, samorządową, przybliżającą i promującą region oraz tradycje Śląska Cieszyńskiego, za aktywność we wszystkich formach życia środowiskowego, szczególnie w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.